Hotele, restauracje, sala dancingowa, ścieżki spacerowe czy ogromna widokowa wieża. Takie obiekty na przełomie XIX i XX wieku znajdowały się w Dolinie Zagórskiej Strugi. Teren Zagórza i Szmelty był wówczas popularnym uzdrowiskiem, nazywanym przez letników Luftkurort Zagórz. Epizod letniskowy tej części naszego miasta trwał ponad pół wieku i jest jednym z najciekawszych w historii Rumi. Jak wspominałem już w poprzednich odcinkach, Zagórze i Szmelta przez całe wieki były osadami, w których rytm życia wyznaczała Zagórska Struga. Wzdłuż rzeki już w czasach krzyżackich budowano młyny, tartaki i inne obiekty wodne. W drugiej połowie XIX wieku obszar ten nabrał nowego charakteru, tak zwanego kurortu klimatycznego. Stało się tak za sprawą linii kolejowej, która od lat 70. XIX wieku łączyła Berlin z Gdańskiem i która tłumnie wykorzystywana była przez osoby z różnych części Królestwa Prus. Dzięki jej obecności nasz region odkryli turyści, którzy szukali spokoju, ciszy i możliwości wypoczynku. Wkrótce po otwarciu połączenia kolejowego na terenie Zagórza i Szmelty zaczęły powstawać pierwsze obiekty uzdrowiskowe. Były to hotele, pensjonaty i zakłady lecznicze. Do końca XIX wieku wybudowano kilkanaście takich placówek. Budowane były przede wszystkim w pobliżu Doliny Zagórskiej Strugi, wówczas nazywanej też Doliną Szmelty. Do dzisiaj jest to miejsce wyjątkowo malownicze, otoczone morenowymi wzgórzami, w którym panuje niemal górski mikroklimat. Z licznych wzniesień już w XIX wieku rozciągały się piękne widoki, a w okolicznych lasach nie brakowało spacerowych ścieżek. Wartości krajobrazowe i rekreacyjne podnosiła obecność Zagórskiej Strugi, która wówczas uznawana była za krystalicznie czystą. Jednym z pierwszych obiektów, które powstały na terenie uzdrowiska Zagórze, był kompleks hotelowy niejakiego Edwarda Klasena, który początkowo funkcjonował pod nazwą Hotel Wegweiser, czyli hotel pod drogowskazem. Należała do niego m.in. kawiarnia ogrodowa połączona z salą dancingową. Obiekt ten musiał cieszyć się dużą popularnością wśród letników, skoro już w 1903 roku pan Klasen zdecydował się na jego rozbudowę. Do istniejących budynków dobudował wówczas elegancki hotel, a całość nazwał swoim nazwiskiem – Hotel Klasen. Do wybuchu I wojny światowej kompleks ten był jednym z głównych obiektów turystycznych w okolicy. Współcześnie po kawiarni ogrodowej i sali dancingowej nie ma już śladu, jednak w niemal niezmienionej formie przetrwał Hotel Klasena z 1903 roku. Współcześnie znany jest mieszkańcom jako Biały Dworek i wciąż pełni funkcje hotelowe. Ze względu na bliskość drogi krajowej utracił dawny, kameralny i spokojny charakter, jednak dzięki staraniom obecnych właścicieli wciąż wygląda równie efektownie jak ponad 100 lat temu. Bezpośrednio w sąsiedztwie kompleksu Edwarda Klasena znajdował się tzw. hotel Schmelztal, który pod koniec XIX wieku był własnością Maxa Neringa, a później niejakiego Bombela. Umiejscowiony był w pobliżu dzisiejszego urzędu miasta. Hotel Schmelztal mieścił się w zabytkowym budynku karczmy, który pamiętał XVIII wiek. Budynek ten przetrwał I i II wojnę światową, a rozebrano go dopiero w latach 70. XX wieku. Atrakcjami zarówno hotelu Klasen, jak i hotelu Schmelztal były duże ogrody przeznaczone dla letników. Ponadto przed hotelem Schmelztal rosła tzw. lipa pokoju, którą według miejscowej legendy posadzili Prusacy w 1814 roku na pamiątkę zakończenia wojen napoleońskich. Lipę tę wycięto dopiero pod koniec lat 60. XX wieku. Na swoim miejscu przetrwała 150 lat. Ze względu na popularność wśród turystów i malownicze położenie, zarówno hotel Schmelztal, jak i hotel Klasen chętnie utrwalano na pocztówkach, które współcześnie pozwalają odtworzyć ich wygląd z przełomu XIX i XX wieku. Poza wspomnianymi dwoma hotelami, na terenie Zagórza i Szmelty funkcjonowały liczne mniejsze wille, pensjonaty czy restauracje.
Do uzdrowiska przyjeżdżały także osoby szukające pomocy medycznej, w tym alkoholicy, którzy leczyli się w miejscowym Zagórskim Zakładzie Leczniczym. Zakład ten otwarto w 1892 roku z inicjatywy sopockiego pastora, doktora Johannesa Rindfleischa. Była to placówka jak na owe czasy bardzo nowoczesna. Jej funkcjonowanie przerwała I wojna światowa. W 1916 roku zmarł założyciel ośrodka, wówczas 82-letni dr Rindfleisch. Po wojnie lecznica nie wznowiła działania. Pozostałe po niej budynki, przejęte przez administrację polską, przeznaczono na obiekt wypoczynkowy, później mieściła się w nim szkoła gospodarcza dla dziewcząt. Budynek ten uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. W Zagórskim Zakładzie nie tylko izolowano pacjentów od alkoholu, lecz także stosowano wobec nich terapię ruchową. Prowadził ją inny znany Rumianin z początku XX wieku, dr Friedrich Thiem. Jego willa, w której prowadził także praktykę lekarską, zachowała się do naszych czasów. Jest to budynek przy ulicy Sobieskiego 23. Współcześnie mieści on siedzibę firmy Windows 2000. Wzdłuż dzisiejszej ulicy Sobieskiego budowano zresztą wiele obiektów mieszkalnych, a także pensjonatów czy willi. Ruchliwa dzisiaj droga krajowa na przełomie XIX i XX wieku była malowniczym, cichym, otoczonym szpalerem drzew traktem, po którym spacerowali letnicy i podróżowały konne zaprzęgi. Do dzisiaj wzdłuż ulicy Sobieskiego zachowało się kilka obiektów z tamtych czasów, do których należy, oprócz wspomnianej willi doktora Thiema, także sąsiednia willa Emilie, w której także współcześnie zorganizowana jest restauracja i hotel. Pensjonaty, kawiarnie czy lecznice nie były jedynymi atrakcjami, jakie czekały na letników po przyjeździe do Luftkurort Zagorz. Bogactwo infrastruktury wypoczynkowej dokumentuje niezwykle cenna mapa turystyczna Zagórza i okolic z 1915 roku. Dzięki niej wiemy, że Dolina Zagórskiej Strugi otoczona była ścieżkami spacerowymi, które przecinały pobliskie morenowe wzgórza. Te ostatnie nosiły wówczas nazwy pruskich postaci historycznych. Owocenne wydawnictwo ukazało się w 1915 roku nakładem gdańskiej księgarni Kaffemana. Dzięki mapie możemy poznać nie tylko nazwy okolicznych wzgórz, lecz także dolin czy ulic. I tak, dolinę w pobliżu ulicy Świętego Józefa nazywano wówczas Teufelsschlucht, czyli diabelska dolina. Dzisiejsza ulica Kamienna podzielona była na dwa odcinki. Ten rozciągający się w lasach od strony Starej Piły nazywano Hinzstrasse, natomiast na wysokości Szmelty i Zagórza Gulonstrasse. Jako ciekawostkę można dodać, że niezmienna pozostawała nazwa Zagórskiej Strugi, którą zniemczono po prostu na Zagorzbach. Zagórze wymieniane było w wielu ówcześnie wydawanych przewodnikach z niemiecka zwanych Wanderbuchami. Większość z nich podkreślała piękno okolicznej przyrody, niespotykane widoki czy jakość powietrza. Taki artykuł znajduje się m.in. w pruskim czasopiśmie Der Wanderer z czerwca 1905 roku. W tekście Ericha Karowa, gdańskiego dziennikarza i wędrowca, opisywana jest propozycja wycieczki do Szmelty i Zagórza. Obfituje ona w szczegóły dotyczące okolicy. Autor jest pod wrażeniem okolicznych lasów, które podziwiać można z wysoko wyniesionych wzgórz. Wspomina też o malowniczych młynach i kuźnicach ulokowanych wzdłuż Zagórskiej Strugi. Artykuł Richa Karowa opatrzony jest zdjęciem, które przedstawia widok na Dolinę Zagórskiej Strugi z wieży widokowej położonej nieopodal restauracji leśnej Auerhahn, czyli po polsku Głuszec. O tym wyjątkowym obiekcie oraz o wieży opowiem jednak w kolejnym odcinku naszego serialu. Szczyt popularności Zagórskiego Uzdrowiska przypada na lata 1890-1914. Wybuch I wojny światowej znacznie zmniejszył popyt na usługi wypoczynkowe. Po odzyskaniu przez Polskę terenu Pomorza w 1918 roku wielu pruskich przedsiębiorców raz na zawsze wyprowadziło się z tych ziem. Mimo to Polacy niemal przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego kontynuowali miejscowe tradycje letniskowe. Do dzisiaj zachowały się piękne, malownicze opisy polskiego krajoznawcy Józefa Staśki, który tak opisywał Zagórze i okolice w swoim przewodniku z 1926 roku. Okolica prześliczna. Wśród wyniosłych wzgórz, dochodzących do 70 metrów wysokości względnej, wije się urocza dolina.
a na jej dnie szemrze struga zagórska. Obcy przybysz, który zabawił w okolicach Zagórza jakiś czas, nie pożałuje tego. Ta cudna przyroda, pełna krasy szczególnie wśród wąwozów leśnych, oddziałać potrafi na każdy świeży umysł. Drażni ciszę tylko pociąg przebiegający w dole od czasu do czasu, a jeśli w głąb dolin się zapuścimy, to już nic ciszy nie zakłóci. Uzdrowiskowemu charakterowi Zagórza i okolic kres przyniosła dopiero II wojna światowa, a po niej decyzje gospodarcze okresu PRL. Po 1939 roku niemieccy okupanci stworzyli w Zagórzu zaplecze przemysłowe dla Luftwaffe, niemieckiego lotnictwa. Z kolei po zakończeniu II wojny światowej Zagórska Struga, przez wieki malowniczy potok o górskim charakterze, zanieczyszczona została przez budowane w tym miejscu zakłady przemysłowe. Przede wszystkim garbarnie. Podejmowane współcześnie kroki mające przywrócić tej okolicy dawny blask stopniowo przynoszą efekty. Mieszkańcy na nowo odkrywają piękno tej części naszego miasta. Robiąc to, warto pamiętać także o wyjątkowej historii tego miejsca.